Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami, ze mną jest Pan Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, jak kampania wyborcza? On no, nabiera rozpędu. To będą intensywne y, tygodnie, no ale przecież nikt nie spodziewał się niczego innego. A przede wszystkim y, ciężka praca, spotkanie z wyborcami. Y, niektórzy jak Andrzej Kosztowiak mówią, że to jest jego ulubiony czas. Wiem, że niektórzy wręcz przeciwnie. Jak to jest, u pana bo, wygląda? To jest. Y, Andrzej ma. Ma rację, to jest w pewien sposób y, takie wciągające, żeby nie powiedzieć uzależniające, bo rzeczywiście to tempo jest ogromne, adrenalina, y, szybkie podejmowanie decyzji, y, dużo się dzieje. I przede wszystkim konfrontacja z mieszkańcami. Y, z mieszkańcami nie, konfrontacja raczej z ewentualnie z przeciwnikami. Z mieszkańcami to przynajmniej ja wychodzę z założenia, trzeba rozmawiać, trzeba ich słuchać przede wszystkim, nie się konfrontować. Y, ale no oczywiście jest to też bardzo, bardzo intensywny czas. Na nawet taki fizycznie, no. mało się śpi, mało się je, dużo się pracuje. E, teraz już macie o czym y, rzeczowo rozmawiać merytorycznie z, z mieszkańcami z przeciwnikami, ponieważ w sobotę poznaliśmy konkretne postulaty państwa partii, czyli Prawa i y, Sprawiedliwości. Jakie to są zdania, pana zdanie postulaty? To są postulaty, które pozwolą wam wygrać wybory? Głęboko w to wierzę. To one nie wzięły się znikąd. To jest logiczna kontynuacja tego, co robiliśmy przez ostatnie 8 lat, no bo przecież partia, która już dwie kadencje jest u władzy, musi się odnosić do tego, co osiągnęła. I też, też dlatego część naszego programu, on jest podzielony na, na takie fragmenty. Część odnosi się, czy stanowi takie podsumowanie tego, co już zostało osiągnięte. Jest taka bardzo krótka część wstępna o postkomunizmie, który... Trzeba który... przyznać, panie pośle, że pozwoliłem sobie wczoraj przejrzeć ten dokument 300 stron. Naprawdę, jeżeli ktoś chce, to tak, czyta, równe 300. Trze trzeba poświęcić sporo czasu, żeby się zapoznać. Ale zachęcamy, bo warto. Można. Już niedługo powinniśmy mieć wersję drukowaną. Dzisiaj jest PDF do ściągnięcia ze strony pisork.pl. Wszystkich bardzo zachęcam. No i oczywiście tam są. Praktycznie wszystkie dziedziny życia wymienione, w każdej są konkretne propozycje. No dajmy na to w zdrowiu, kwestia e rejestracji, kwestia profilaktyki, kwestia powiązania sportu dzieci i młodzieży ze zdrowiem, ale oczywiście idziemy do wyborów z takimi głównymi konkretami. To są te rzeczy najbardziej zasadnicze. Część prezentowaliśmy już wcześniej, tak jak 800, od 1 stycznia przyszłego roku. Darmowymi autostradami, niektórymi już się cieszymy i będziemy pracować dalej, żeby ci prywatni koncesjonariusze też je udostępniali za, yy, za darmo. Darmowe leki od września dla seniorów 65 i do 18 roku życia są. W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy projekt dotyczący rewitalizacji osiedli z Wielkiej Płyty w Radomiu. Moim zdaniem rzecz bardzo ważna. Ja sam mieszkałem przez pierwsze parę lat życia na ustroniu i wiem, jak to wygląda. Przy stronie jest jednym z takich no, sztandarowych, jednym z pierwszych osiedli mówią, panie w Polsce. Niektórzy mówią, panie pośle, że tak naprawdę zobowiązuje nas do tego Unia Europejska, wy sobie po prostu przypisujecie ten projekt do Panie nas do czego nas Unia zobowiązuje, to nas zobowiązuje. Na pewno nie zobowiązuje nas, do takiego całościowego projektu, jaki my przedstawiliśmy yy, wszystkie instalacje, yy, ocieplenia, yy, sprawdzenie, jak wygląda w ogóle sytuacja yy, eksploatacyjna, yy, windy, parkingi, tereny zielone itd, i tak dalej. I tak dalej. To ma być sytuacja taka, w której y, komfort życia na takich osiedlach ponad 30-letnich y, nie będzie znacząco odbiegał od tych dzisiejszych, więc mówienie, że tu cokolwiek unia, poza tym nasi przeciwnicy wielokrotnie y, nie wdrażali y, dyrektyw unijnych, więc y, wie pan, no to żaden żaden dowód. No, oprócz mhm. tego posiłki w szpitalach, oprócz tego y, y, to też troszkę groteskowo brzmi, panie posie, posiłki w szpitalu. Wie pan, z jednej strony można tak powiedzieć, z drugiej strony to jest bardzo konkretny, realny problem, który ma wpływ na samopoczucie pacjenta. Wprowadziliśmy pilotaż takiego rozwiązania, no bo z jakiegoś powodu same szpitale, finansowane przecież oczywiście z budżetu państwa, z NFZ, z naszych składek same szpitale, w większości przez kogo prowadzone przez samorządy, nie były w stanie tego zrobić. No więc okazuje się, że oprócz rzeczy wielkich, takich jak dwukrotny wzrost funduszy na leczenie, takich jak szybka ścieżka nowotworowa, takich jak fundusz leczenia chorób rzadkich, takich jak kwestie, kwestie no, lekowe, takie jak, e jak w takim razie taki... trzeba zająć się też takim prozaicznym Jaki godny posiłek miałby wyglądać? Czy miałby się różnić od tego, co jest obecnie? E, no... Powiem tak, no, wszyscy znamy te zdjęcia, które pacjenci wrzucają do internetu. To przede wszystkim ma być posiłek, który ma być zaproponowany przez dietetyków, tak żeby on również przyczyniał się do poprawy stanu zdrowia. No musi też, bo oczywiście można założyć, że te dzisiejsze trzy kromki chleba, kostka, kawałek masła i, i trzy plasterki mortadeli, one być może spełniają zapotrzebowanie kaloryczne, tylko to chyba nie jest to, czego byśmy oczekiwali ale co najważniejsze, czy równie ważne, będzie tam brana też pod uwagę opinia pacjentów yy, na temat tych posiłków. No i żeby już tak nie wymieniać wszystkiego, ten najważniejszy, czy może. Gu... Dziś, dziś, dziś najgłośniejszy postulat ujawniony w Końskich w sobotę emerytury stażowe. 38 lat stażu pracy składkowego dla kobiet, 43 dla mężczyzn. To był postulat przez wiele lat, przez wiele środowisk podnoszony. My deklarujemy, że to zrealizujemy. Panie pośle, weekend był w ogóle bardzo ciekawym czasem, ponieważ nie tylko wy przedstawiliście swoje założenia programowe, przedstawiła je również opozycja, między innymi Koalicja Obywatelska, również kilka. Głośnych postulatów. Emerytura do 5 tysięcy i pensja do 6 tysięcy bez podatku, 20% podwyżki do budżetówki, minimum 1500 złotych podwyżki dla nauczycieli, kwota wona od podatku zwiększona do 60 tysięcy. Takie najważniejsze postulaty. Jak pan ocenia te pomysły konkurencji? Czy one są możliwe pana zdaniem do zrealizowania? I być może, czy coś byście z tych postulatów ściągnęli do siebie? Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo tutaj jest jedna zasadnicza kwestia. O tym, po czym trzeba polityków oceniać, jest wiarygodność. I my tę wiarygodność mamy w przeciwieństwie do naszych konkurentów, którzy mają ją zerową. Oni mogą obiecać wszystko, mogą obiecać gruszki na wierzbie, ale to nadal są kłamstwa Tuska. Przez ostatni tydzień, w ramach tak zwanego, na no trochę prześmiewczo nazwanego Narodowego Czytania yy, Programu Platformy Obywatelskiej, yy, udowadnialiśmy. Że oni się nie przywiązują do swoich postulatów, bo po prostu ich nie, re, nie Czyli realizują. Czyli pana zdaniem zupełnie obietnice wyborcze, które nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. Jak powiedział jeden z ministrów Platformy Obywatelskiej, oni wychodzą z założenia, dwa razy obiecać to, jak zrealizować. My rzeczywiście, za nami stoi wiarygodność. My możemy się pochwalić. To, co większość, oczywiście większość, bo nikt nie jest perfekcyjny, większość tego, co obiecaliśmy, zrealizowaliśmy. A Pierwszy z brzegu ten postulat chociażby kwoty wolnej. Kwotę wolną w Polsce od podatku to podniósł pis. Ona była trochę ponad 3000 dziś jest 30 tysięcy. Donald Tusk miał możliwość zrobienia czegoś z kwotą wolną. Podniósł ją o 2 złote za czasów swoich rządów. 2 złote, a my praktycznie dziesięciokrotnie. krotnie wy rozpatrujecie w ogóle możliwość, widzicie możliwość podniesienia tej kwoty wolnej od podatków no od 30 tysięcy czy na razie no musi tak być, jak jest? Y Powiem tak, na razie dokonaliśmy ogromnego przełomu, w ogóle podnosząc tą kwotę wolną do 30 tysięcy. To jest sprawa pierwsza. Poza tym to jest, nie, nie jest samotna wyspa na Morzu Podatkowym, tylko podjęliśmy kilka innych działań. PIT. Ile wynosił PIT? Kilka lat temu. 18%. Dziś wynosi 12%, to jest jedna trzecia. Yy, drugi próg podnieśliśmy z nieco ponad 80 tysięcy do 120 tysięcy, czyli kolejna grupa podatników, która płaciłaby yy, no najpierw 18%, a potem już tę stawkę wyższą, teraz płaci stawkę niższą i to jeszcze obniżoną, czyli 12%. Dobrze, My panie, naprawdę panie obniżamy posie, podatki tam, gdzie to jest możliwe. Jeżeli chodzi o wiarygodność, co z kontraktem dla Radomia, co z podziałem województwa? Znowu, z kontraktu dla Radomia większość rzeczy jest zrealizowana. Jeśli chodzi o podział województwa, to sami, wszyscy tutaj w Radomiu mamy niedosyt. Oczywiście udało się do, ten, załatwić podział statystyczny, te NUTS tak zwane, i to jest dobra wiadomość, bo dzięki temu nie tracimy w ogóle pieniędzy. Obie, Ale oczywiście. Obiecywaliście stolice województwa właśnie w naszym mieście. Oczywiście, panie redaktorze, i e, nikt z nas nie odpuszcza. No, Czyli temat wróci, rozumiem, w najbliższej kampanii? Nie wiem, czy wróci w najbliższej kampanii, bo my po prostu będziemy o to zabiegać. No, z przyczyn bardzo wielu, politycznych, no ale również dlatego, że była pandemia, była wojna. Wie pan, ja czasami tak się łapię sam na tym, że ta, ta kadencja no, trwa 4 lata, tak jak każda inna, a wydaje się, że ona trwa w nieskończoność. Mamy już półtora roku wojny na Ukrainie, która w dużej mierze definiuje działania państwa, czy Przynajmniej w niektórych obszarach. Jak ktoś sobie pomyśli, że pandemia i lockdowny to też była ta kadencja, to nagle ona się tak jakoś wydaje. 3, oczywiście, natomiast lat. rozpoczęła się ona w 2019 roku, rządzicie w naszym kraju od 2015, więc ten temat można było podjąć. Panie redaktorze, i dlatego zacząłem od tego, że nikt z nas tego nie odpuszcza i oczywiście tutaj mamy niedosyt. Yy, z przyczyn no, no, też powiem politycznych. No, do tego jest potrzebny szeroki konsensus, do takiej zmiany. Jeszcze nie udało się go stworzyć. Będziemy, ja też yy, uważam, że powinniśmy szukać innych rozwiązań, które wzmocnią yy, Radom i takie miasta jak Radom, które straciły status wojewódzkich, no też będę, będziemy chcieli się tym zajmować już kadencji. Ale powtarzam, wojewódzkiego Radomia, nikt. Z Radomskiego Prawa i Sprawiedliwości nie odpuszcza. To może być dłuższa droga, niż, niż wszyscy byśmy chcieli, ale na pewno tego nie skończymy. Panie się, pytanie o listy wyborcze i obecność na nich pana Roberta Bąkiewicza. Słyszymy w ostatnich dniach no, słowa chociażby posła Konrada Wcześnaka, który mówi, że no, dla tego pana miejsca w Radomiu nie ma, nie ma miejsca dla takich poglądów, jakie on prezentuje. Jak pan to ocenia i czy w ogóle panu się podoba, że Robert Bąkiewicz startuje z waszych list? Ja mam wrażenie, że jak Konrad Frysztak pisał ostatnio list do świętego Mikołaja z prośbą, to tam na pierwszym miejscu był start Roberta Bąkiewicza z Radomia, bo nikt tak na tym nie zyskuje chyba i nikt tego tak nie pompuje jak sam poseł Frysztak, którego, którego kampanii w oderwaniu od Roberta Bąkiewicza chyba nic do tej pory nie słyszeliśmy. Nie wiem, może szuka przyjemności. Podobno u nich na listach jest taka nie najlepsza atmosfera. Może to tak chciałby zagadać, ale się wstydzi. Ale już poważnie. Robert Bąkiewicz jest przedstawicielem naszych koalicjantów suwerennej Polski. Oni zaproponowali jego obecność na listach. My szanujemy podmiotowość naszych koalicjantów i w związku z tym pan Robert startuje. Ocenią wyborcy, każdy prowadzi swoją własną kampanię. A pan się cieszy, że taka osoba jest w naszym mieście na listach? Nikt nie układa list po to, żeby Radosław Fogiel się cieszył albo się Oczywiście, nie cieszył. Radosław może, Fogiel może jest, zajęty, jest zajęty swoją kampanią, mieli prawo koalicjanci zgłosić, tak uczynili i ja po prostu z rzeczywistością nie dyskutuję. Dobrze. Na koniec, panie pośle, pytanie. Dzisiaj spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Czy to jest jakieś zagrożenie dla was w Radomiu, że takie spotkanie może odebrać część wyborców? Ale sugeruje pan, że coś, Rafał Trzaskowski chce zostać prezydentem Radomia? no, czy... nie no nawet, przy moim, oczywiście... nawet przy moim sceptycyzmie wobec samej Platformy Obywatelskiej i wobec Rafała Trzaskowskiego, to gorszym prezydentem niż Radosław Witkowski na pewno by Rafał Trzaskowski to nie duży, był. więc to duży, to... to duży komplement do prezydenta Warszawy i wręcz odwrotnie do prezydenta znaczy, Radomia. Ale pytam powiem w kontekście wyborów parlamentarnych. Chyba nie aż tak duży, Wy... bo poprzeczka jest zawieszona wyjątkowo nisko. Dobrze, bez złośliwości panie pośle. Wyboru Dobrze, oczywiście nawiązuje do wyborów parlamentarnych. I tego, że mam wrażenie, że to spotkanie ma przede wszystkim zmobilizować młody elektorat do tego, żeby właśnie głosował na platformę obywatelską czy koalicję obywatelską. No wpadnie Rafał Trzaskowski pewnie w jakichś takich no, luzackich spodenkach, jak, jak w końskich, no ale czy to mobilizuje młody elektorat, moim zdaniem, młody elektorat jest raczej zainteresowany tym, żeby, żeby po ukończeniu szkoły mieć stabilną pracę, tam. Ci, którzy chcą na umowę o pracę. No, młody elektorat raczej korzysta z tego, że do 26 roku życia nie płaci podatków dzięki decyzjom Prawa i Sprawiedliwości. I mogę tak Czyli rozumiem, e, że w wyliczać. żaden sposób pan to nie traktuje e, tego w kategoriach jakiegoś sprawia. No, włącza was. się w kampanię. Co prawda ludzie w Warszawie sarkają, że może jakby spędzał trochę więcej czasu w ratuszu w pracy, to, to z kolei w mieście, którego wybrałoby się lepiej działo. E, no ale nie wiem, może uwierzył ostatnio w te, w te bajki Donalda Tuska, że został prezydentem tylko jakoś wszyscy tego, znaczy nikt tego nie zauważył. E, słyszałem, że pani marszałek Ida jest kolejna w kolejce, że prosi, żeby Donald to głosił. że ona też trochę została prezydentem. E, no wie pan, no politycy wszystkich partii są zaangażowani, A czy, a czy politycy sprawiedliwości i Sprawiedliwości czy w naszym regionie się pojawią? No bo wiemy, że Oczywiście. prezes Jarosław Kaczyński statuje w Kiecach, więc w sumie daleko, daleko nie ma. Także no to nie takie jest spotkania będą. Rozumiem, to nie jest tak? kwestia odległości. No, z, z Warszawy też nie ma daleko. Pan prezes Kaczyński pojawia się w całej Polsce. Będą nasi liderzy już w przyszłym tygodniu możemy się spodziewać jednego z pierwszych takich spotkań. Nie w samym Radomiu, ale w okręgu. Pracujemy nad tym. Jak, jak już będzie pewne, to dzisiaj jeszcze nie zdradzę. Jak już będzie pewne, to, to, to oczywiście będziemy informować. Będzie też prezes Kaczyński. No, liczymy na premiera Morawieckiego. I to rozumiem, będą spotkania był otwarte dla mieszkańców, tak? tak, zawsze to są spotkania otwarte. Mhm. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.